Mistrzu Geralcie. Strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skrygijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. To może wpadnę kiedy indziej. Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmar. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. I jak tam nastroje? Spokojne. Zbyt spokojne. Słucham? Wiecie, mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. Uważaj sobie. Mam takawo jak ty! Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancraid założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo! Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Vilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów? Przestań się popisywać! Ej, Cerys! Kiepsko to rozegrałeś. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... taka... uparta, zawzięta, apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Cerys jesteśmy pomocni. Nie widzę Kracha. Rozmawia z Jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecam. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Vilkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. Lami, też sprzedaj tu. I najlepsza broń na... No dawaj! Spróbuj mnie! Skąd to tu? Ze świątyni wiecznego ognia. Najlepsza broń na nie to było tam. Z daleka słyszeliśmy, że czarni poszliśmy. Nie dziwne, tak wykrzykują komendy, jakby chcieli, żeby sam cesarz słyszał, którą linę wybierają. Zaczailiśmy się za to, że przygotowali pomoc. Każdy będzie... Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synu. Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć, zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta?
Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. Ano jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, cicintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ankrejt wiedzą, co to gościnność. Coś mi mówi, że ta twoja gościnność nie jest zupełnie bezinteresowna. Ano nie jest. Na wyspach poparcie zdobywa się nie tylko mieczem, ale też miodem i pieczystym. Jeśli to prawda, powinieneś być spokojny o wynik głosowania. Spokojny będę jutro, jak któreś z moich dzieci nałoży sobie koronę na głowę. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ankrejt. Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Piękna robota. Dziękuję. To ja! Słyszałeś? Hjalmar zaczął pewnie jakąś burtę. To nie Hjalmar. Chodź. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok, szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś Rekin... Halbjorn? Nie żyję. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna.
Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem. No to chodź, chodź! Zatługę cię jak wściekłego psa! Spokój, spokój! Dość już krwi rozlano. Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winny, Hankreid. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Zaraza. Porobiło się. Żebyś wiedział, musimy zbadać ślady. Ustalić, co tu się stało, bo inaczej... Nie mamy na to czasu. Dobrze wiem, gdzie szukać winy. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiec, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Jadę z tobą, Hjalmar. Nie wiem gdzie, ale jadę. Wiedziałem, że takiej wyprawy nie odmówisz. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Dachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Jedziemy do Fornhali. Galopem! Dobra, jesteśmy na miejscu. Czyli gdzie? Wyjaśnisz wreszcie, co robimy? Pamiętasz tych osiłków, z którymi się biłem na pięści? Tych, co nazywają wildkarlami? Wspomniałeś o nich, jak się witaliśmy. To ich wieś, Fornhala. To oni zamienili się w niedźwiedzie, jak w legendach o berserkach. Widziałem na własne oczy i chyba jako jedyny, bo reszta akurat gapiła się na młodego Lugosa. Założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Prawie mu się udało. To co jeszcze wiesz o tych wildkarlach? Nie należą do żadnego klanu. Nie biorą sobie żon i nie mają dzieci. To jak się rozmnażają? Przez pączkowanie? Nie. Ci, którzy chcą poświęcić życie walce, przychodzą tu, by do nich dołączyć. Latem polują, jeżdżą na rajdy, a na zimę idą spać do jaski. Razem z niedźwiedziami. A przynajmniej tak mówią ludzie. Coś czuję, że to więcej niż plotki. Czemu od razu nie powiedziałeś? Wtedy, przy wszystkich. Bo zaczęłoby się gadanie, pytania i kłótnie. Słowami nie zmyję hańby z mojego rodu, tylko czynem. To co teraz? Proste. Przyjęliśmy wildkarli pod dach, podjęliśmy jadłem i napojem, a oni przelali krew. Krwią więc zapłacą. Prosty plan, takie lubię. Za to właśnie ja lubię ciebie. Chodź, wilku. Skaldowie będą śpiewać o naszej zemście. Nikogo nie ma. Wiedzieli, że po nich przyjdę i uciekli. Dziwne. Z tego, co mówiłeś, odwagi akurat im nie brak. Rozejrzyjmy się, może są niedaleko.
Patrz! Tam na górze! Jakiś trup! Trzeba go obejrzeć. Jakiś skelijski obyczaj, którego nie znam? Jeśli tak, to też nie kojarzę. Ubrania. 6 mężczyzn. Chińce na całym ciele i chłypcie zdarte do krwi. Walczył na pięści. Do końca. Jakaś próba, czy co? Albo bardzo krwawy sport. Ten trup. Nie wygląda mi na wild Karla. A no nie. Węższy w barach, bez tatuaży. Ciekawe. Jakiś stary chram, pokryty runami. Znam te znaki. Język naszych pradziadów. Svalbard. O co chodzi? To jakieś imię? Tak. Bóstwa, którego zakazano czcić. Wszystkie poświęcone mu ołtarze spalono wiele lat temu, a jego kapłanów wsadzono związanych na drakary bez żagli i wypchnięto na morze. Czym wam podpadł ten bożek? On sam niczym. Za to ci, którzy go czcili, prawie utopili Skellige we krwi. Widzisz... Svalblot wymaga ofiar. Ludzkich. Miej miecz w pogotowiu. Dziwny zapach. Trochę jak kadzidło, trochę jak wiedźmińska przynęta. Na co? Na niedźwiedzie. Słowo daję, masz nos jak pies. Lepszy. Chodź za mną. Nitce do głębka. Rany na całym ciele, ale nie zginął z wykrwawienia. Ktoś mu skręcił kark, dobił. O co tu do cholery chodzi? Nieważne. Ciało jest jeszcze... Żadnych kobiecych strojów, narzędzi, żadnych zabawek. Mówiłem ci, w Fornhali żyją tylko mężczyźni. Nie będzie komu ich obłagać. Suszone grzyby, łysiczka zdaje się. Geralt, skończ już z tym szperaniem. Ludzkie skalpy. Nietypowa ozdoba. Klapa w podłodze ukryta pod niedźwiedzią skórą. Klasyka. No już, otwieraj. Powietrze aż gęste od dymu kadzideł. Aż żygać się chce. Jakby... Słyszałaś? Jakiś hałas. Z dołu. Wreszcie. Szukacie śmierci?
zemsty. I odpowiedzi, czemu napadliście na Kertrolde. Nie przyszliśmy na ucztę zabijać, ale nie żałujemy tego, co się tam stało. W każdym stadzie są słabe osobniki. Muszą zginąć, żeby zrobić miejsca tym o silnej krwi. Tak jak ludzie, których ciała znaleźliśmy? Tak. Ci, co chcą do nas dołączyć, wchodzą do kręgu niedźwiedzi w sześciu, ale przyjmujemy tylko trzech. Słabsi oddają życie w ofierze, silniejsi zaczynają nowe. Silnej krwi? O czym ty mówisz? O niedźwiedzicy i jej młodym. Dość gadania. Dobrze, gadanie mnie męczy. Nie dajesz mi wyboru. Nic się już nie dowiemy. I nie musimy. Wszystko jest jasne. Krew za krew. Twoja zemsta, twoje zasady. Z głębi jaskini dochodzą głosy. Jest ich więcej. Na to liczyłem. Chodź!
Nasi dziadowie zakazali czcić Svalbloda pod groźbą śmierci. Co? Skąd żyjcie? Skertrolder, pewnie wiesz w jakiej sprawie. W sprawie, która cię nie dotyczy, mutancie. W sprawie dumy i honoru. W tym, co się stało w Zamku Kracha, nie ma żadnego honoru. To była zwykła rzeź. Widzisz w ciemności, a jesteś ślepcem. Przelaliśmy tę krew za Skellige, za króla, z którego będziemy dumni. Twoja motywacja gówno mnie obchodzi. Imię. Prędzej zginę, niż zdradzę. Idzie po ciebie! Obudźcie i napijcie się! Do 100 000 morskich diabłów! Jedno trzeba im przyznać, śmierci się nie boją. List. Wychodzi na to, że Wildkarlowie byli tylko nieświadomym narzędziem. W zamian za poszczucie ich na waszych gości, ten druid, Aritz, miał zostać doradcą nowego króla. Kto sygnował to pismo? Nikt. Anonim. Miałeś rację. Za tym wszystkim stał ktoś jeszcze. Podejrzewasz kogoś? Znam wielu, którzy pragną korony, ale nikogo, kto upadłby tak nisko, żeby ją zdobyć. Ktokolwiek to jest, może uderzyć znowu. Więc będę czujny. To co teraz? Powiem jarlom, co tu zastaliśmy. Oby to było dość, żeby oczyścić imię mojego rodu. Chodź, nic tu po nas. To oni nas napadli. Wildkarlowie. Chcesz powiedzieć, że zmienili się w niedźwiedzie? Że są berserkami, którymi straszyły nas piastunki? Tak? Widziałem, jak się zmieniali. Na własne oczy. A nie widziałeś przypadkiem, jak Freja jeździła okrakiem na dzikiej świni? Tyleś się dowiedział, co twoja siostra, czyli nic. Wyślijcie ludzi do Fornhali, to uwierzycie. Już tam kiedyś byłem. Nędzna wieś, parę chat. Co tam ciekawego? Świątynia Svalbloda. Mów dalej, Hjalmar. Oczy. Znalazłem zdrajców, wziąłem odwód. To wszystko. Nie, nie wszystko. Wildkarlowie byli z kimś w zmowie. Przy jednym z nich znalazłem to pismo. Poszlaki, za mało, żeby wskazać winnego. Nie po to się tu zebraliśmy. Zmyłeś hańbę krwią wrogów, Hjalmar. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię twego rodu. Rozejdźmy się w pokoju. Więc to prawda. Wojownicy, którzy potrafią zmienić się w niedźwiedzie. Raczej na odwrót. Widziałem rytuał przemiany. Próby traw to przy tym przyjemność. Wildkarlowie zostali ukarani. Zadbaliście o to z Hjalmarem.
ale prawdziwy wróg wciąż czyha. Nadchodzą ciężkie czasy dla Skellige'a. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowy przywódca. A teraz złóżmy mu hołd. Wszyscy! Skellige wybrało! Ankret! 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 Wiem, że długo czekaliście na ten moment. Ruszamy na Nilfgaard! Hjalmar! 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 Zasłużyłeś na to. Wiem, chociaż wolałbym wygrać z takim na przykład Lugosem Sinem. Ale chuj tam. Wygrana to wygrana. Dzięki, druhu. No co teraz? Ruszacie na Nilfgaard? Jeśli teraz uderzymy w czarnych od morza, rozbijemy ich w pył, a niedobitki w podskokach wrócą na to swoje zasrane południe. Bywa. Widzę, że aż rozpiera cię duma. Ha! Żebyś wiedział. Powiedz mi, który jarl może się poszczycić takimi dziećmi jak moje? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Hjalmar będzie dobrym królem, ale musisz trzymać na wodzy jego temperament. Zależy w jakiej sprawie. Z bójkami na pewno koniec, ale kiedy zechce ruszyć na Nilfgaard, może liczyć na moje ostrze. Bałem się, że po tym całym wyścigu o koronę już nigdy się do siebie nie odezwiecie. Co, ja i Hjalmar? Chyba oszalałeś. Wasza rywalizacja wyglądała całkiem serio. Rywalizacja rywalizacją, ale tak naprawdę liczy się to, że jesteśmy z jednej krwi. Czyli nie jesteś zła, że przegrałaś? Oczywiście, że wolałabym być teraz na jego miejscu, ale mój brat jest silny i ma charyzmę. Wierzę, że ludzie za nim pójdą. A jak będzie za bardzo zadzierał nosa, to ojciec mu go utrze, możesz być pewien. Przekaż mu moje gratulacje. Tak zrobię.